Na powrót tramwajów do Mysłowic trzeba będzie jeszcze poczekać. Przeszło rok po zerwaniu umowy z poprzednim wykonawcą przebudowy torowiska podpisano kolejną z nowym. Prac do wykonania zostało jeszcze dużo, więc najbliższe miesiące upłyną pod znakiem dużych utrudnień dla mieszkańców. Łukasz Kądziołka. Mysłowice od prawie 3 lat są rozgrzebane, a od roku na placu budowy nic się nie dzieje. Mieszkańcy muszą chodzić slalomem po rozkopanych ulicach. Powodem jest przerwana 2 stycznia 2023 roku inwestycja tramwajowa na linii numer 14, która pierwotnie miała być gotowa już niespełna 1,5 roku temu. Miasto i Tramwaje Śląskie zerwały umowę z wykonawcą, firmą NDI, zarzucając jej nierzetelność. Wykonawca wskazywał z kolei na braki i błędy w projekcie. Na tym wszystkim cierpieli mieszkańcy. Drogi wyglądają bardzo źle, także mieszkańcy mają utrudniony dostęp do swoich posesji i przedsiębiorcy do swoich działalności. To powodowało bardzo trudną sytuację. I nadal powoduje, ale powoli widać, że dziury zaczynają znikać. Inwestycja, która w momencie zerwania umowy po 19 miesiącach prac była zaawansowana w 30%, teraz ma ruszyć na nowo. Miasto i Tramwaje Śląskie podpisały nową umowę z innym wykonawcą, firmą KZN Rail z Krakowa. Termin jest dość napięty, bo od podpisania umowy wykonawca ma w przypadku naszej umowy 5 miesięcy czasu na realizację umowy. I zadanie jest podzielone na 4 etapy. I tak naprawdę wykonawca musi jednocześnie wejść od razu, rozpocząć roboty na tych 4 etapach. Jednym z najtrudniejszych będzie budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Towarowej. Zostanie wymieniona cała infrastruktura podziemna, podbudowy, wszystkie torowisko, droga, cała sieć trakcyjna, słupy. Tu będą największe utrudnienia dla kierowców, a budowa ronda może zacząć się już w najbliższych dniach. Dokończenie inwestycji będzie kosztowało około 46 milionów złotych.